Jesteśmy na konferencji ramówkowej Polsatu. Co przyniesie nam ten sezon? No, najlepszych z najlepszych, plus spektakularny powrót najbardziej uwielbianego prowadzącego w Polsce Piotra Gąsowskiego, tym razem w roli jurora. Właśnie, jak ty się z tym czujesz, że w końcu Piotr Gąsowski powrócił? No jak ja się mogę czuć? No czuję się wspaniale. No Piotruś, mój kochany Piotruś, partner in crime, jest z powrotem na pokładzie. Piotrek pewnie się też cieszy. Maciek się bardzo cieszy, rok. Wszyscy się cieszymy. Nie, naprawdę, czekaliśmy na niego i fajnie, że będzie. Właśnie, to jak teraz z Maćkiem we trójkę się dogadacie? Maciek, Piotr i ty. No prawda jest taka, że najsłabsza jednostka musi odpaść, najsłabsze ogniwo. Czas pokaże, kto nim jest. Maćku, ostatnio było bardzo głośno w mediach na temat powrotu twojej mamy do Pytania na Śniadanie, do TVP. Jak ty jako syn oceniasz jej debiut? Niestety jej debiut nastąpił, kiedy ja byłem za granicą, a mój adres IP nie pozwalał mi podglądać platform streamingowych z Polski, więc mogłem się tylko oprzeć na relacjach znajomych oraz tych nieznajomych, którzy gorzej życzą mojej mamie. Oczywiście słyszałem same ochy i achy, że fajnie, że super. Cieszę się, że było śmieszniej. Pracuję z Rudym, z którym ja chodziłem do podstawówki w Toruniu. Nie wiem, dziwię się, że Rudy jeszcze się tym nie pochwalił. Natomiast zbieg okoliczności bardzo śmieszny i w ogóle no fajnie, że kobiety w tym kraju mają szansę na to, aby pracować w mediach po 60, czy nawet 60, już niedługo wiem, zdradzam mamusiu, 5 roku życia, bo to pokazuje, że ważne jest to, co sobą prezentują, te kobiety, co prezentują, co sobą prezentujemy, co potrafimy, jakie mamy doświadczenie zawodowe, a nie metryka. I uważam, że to jest dobry znak i myślę, że swego rodzaju Jacek trzecia osoba w wielkim kapeluszu. Jacyków, spierdzielaj stąd! No właśnie! O! Niesamowite. No kurczę, wszyscy nam dzisiaj przechodzą przed tą kamerą, no ale wybaczymy. Pani Iwono, no naprawdę, czarna mamba. Natomiast wracając do tematu, cieszę się, że może właśnie przypadek mojej mamy jest swego rodzaju inspiracją dla ludzi, szczególnie dla kobiet. Wiadomo, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardzo trudna, zwłaszcza z wiekiem, jest im coraz trudniej o pracę. Moja matka też była na zakręcie zawodowym, też przez jakiś czas nie miała pracy. Później, jak wiemy, znalazła pracę tutaj, kiedy ja już tu pracowałem. Nie miałem z tym nic wspólnego, bo gdyby to zależało ode mnie, w życiu bym się na to nie zgodził. Dlaczego? Nie no, żart. Natomiast prawda jest taka, że... No mamy dzisiaj pecha. Prawda jest taka, że miała też później, jak wiemy, tę sytuację, w której przestała pracować w Polsacie. No ale pracuje, fajnie sobie radzi i mam nadzieję, że właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, chociaż wielokrotnie nam przerwano, to będzie taki fajny znak, że kobiety nawet po 60, nawet po 65 roku życia, jeżeli tylko oczywiście mają na to ochotę, jeżeli tylko czują w sobie taką siłę i energię, mają szansę pracować i dalej rozwijać się zawodowo, bo ja myślę, że dla mojej mamy to jest swego rodzaju szansa na rozwój zawodowy, no bo niby robiła ten program, ale programy na żywo to jest zawsze coś takiego ekscytującego, emocjonującego i fajnie, nawet trochę jej zazdroszczę. Powiedziałeś, że chodziłeś z Rudym do klasy, czyli nie, jest... nie do klasy, do szkoły. On jest młodszy. Do szkoły, ale mniej więcej jesteście w tym samym wieku. No. Czy widziałbyś siebie u boku mamy na kanapie? Nie. My raczej nie pracujemy razem. No bo po co? Ja mam swoją pracę, ona ma swoją pracę. Ja mam swoją stację, ona ma swoją stację. My mamy tam... Wystarczy już, że pracuję z żoną dużo. Ile można tych rodzinnych sytuacji mieć? Maćku, a jak oceniasz wielki debiut na ekranie twojej żony w nowym filmie? Chyba, że jeszcze nie widziałeś tego filmu. No, oczywiście, że widziałem. Bardzo mi się podobała. Jestem z niej bardzo dumny i mam nadzieję, że... To też jest dowód na to, że powiedziałem o kobietach po 60, kobiety po 40 też mają spory problem z tym, żeby znaleźć pracę i to, że można zacząć zupełnie nowy rozdział w swojej karierze zawodowej po 40, też jest, a właściwie po 45, przepraszam kochanie, też jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, że należy gonić za swoimi marzeniami i nigdy nie wychodzić z założenia, że już jestem za stary, żeby zrealizować jakiś swój cel. Myślę, że dla Asi to będzie... To jest fajna rzecz, ja jestem z niej bardzo dumny, bardzo jest dobry odbiór z wielu stron, też ze strony środowiska, więc fajnie. Tam było też
kilka takich pikantnych scen. Czy Joasia się konsultowała z tobą, kiedy dostała scenariusz? Nie, ale jest zawodową aktorką. W teatrze widziałem gorsze sceny z jej udziałem, czy w innych produkcjach, więc to nie robiło nam jakiegoś wrażenia. No, każdy człowiek, który postanawia związać się z aktorką, aktorem, musi się liczyć z tym, że w pewnym momencie, przepraszam, ale znowu ktoś nam chciał wejść, że w pewnym momencie tego typu sceny mogą być. Jeżeli one mają uzasadnienie w scenariuszu, a w tym przypadku były właściwie niezbędne, żeby pokazać taką, a nie inną postać, no to ja nie widzę z tym problemu, tak jak nie widzę też problemu z nagością w kinie, jeżeli ono ma czemuś, ta nagość ma czemuś służyć.